Witam w kolejnym wejściu. Wiecie, co oznacza ten kolor? No tak, zamiast do ZTT, ja mam BCM, ale tam wrócimy. Wpadłem na chwilę do T-Mobile'a, bo przypomniałem sobie, że oni tu prezentują smartfon bez aplikacji. Tak, nie będzie w nim aplikacji takich, jakie wszyscy doskonale znamy, tylko będzie po prostu AI, sztuczna inteligencja, która będzie jakby agregatorem wszystkich rzeczy, które potrzebujemy. Będziemy po prostu mówili telefonowi, czego chcemy, on to dla nas wykona. To jest koncept, tak? Także jak widzicie, na ten smartfon wyględny to nie jest, bo to wygląda troszeczkę staromodnie. Natomiast trzeba pamiętać tak, że on służy tylko pokazaniu tego rozwiązania. Jak to działa, to ciężko rzec, bo spróbuję tu się dopatrzeć, bo to pan pokazuje, ale jest w tej chwili tak obrężony, że chyba się nie dopchamy, ale nie. Bo generalnie skupia się to wszystko na pokazaniu. A nie, no to chyba telefon pokazuje. No to jest telefon po prostu. Pokazują po prostu, jak to ma działać. Powiedzmy, prosimy telefon, żeby zarezerwował nam wycieczkę. To pewnie nas zapyta, gdzie, jak chcemy tam dotrzeć. No i po kolei będzie nam te rzeczy realizował. No co, no pokazują telefony, tak? No cóż, chciałbym coś dobrego o telefonach powiedzieć, ale są niedrogie, ok? Znamy je, bo one są również u nas w sprzedaży. No tego to nawet testowałem. No ujdzie, tak jak na tani telefon może być, natomiast nic ekstra. Design też jest mało jakiś wyrafinowany, bo to ma być przede wszystkim tanieżka. Model Pro, i to właśnie chyba ten służy jako demo tej całej AI bezaplikacyjnej. No, dokładnie tak jest. No cóż, smartfon operatorski. Próbuję sobie przypomnieć, co robi chyba Bolid Group, czyli ci co dziergają, dziergali, bo już przestali telefony kat, bo jakby Bolid się zwinął troszeczkę, ale no możliwe, że teraz tę produkcję ktoś przejmuje. T-Tablet też u nas jest obecny w T-Mobile'u. Pozdrawiam T-Mobile'a, bo akurat przypadkowo korzystam właśnie z tej sieci. Jestem zadowolony, nie reklamuję, natomiast powiem wam tak z mojego życia praktycznego, bardzo fajnie mają zasięg na trasie między Łodzią a Warszawą, kiedy podróżujecie pociągiem. Taki protip, jakbyście pod tym kątem wybierali operatora, to myślę, że T-Mobile'a mogę śmiało zarekomendować. Dobra, kończymy T-Mobile'a, lecimy do ZTE, do zobaczenia, serwus.